Punkty A, B, C, D są kolejnymi wierzchołkami rombu. Wyznacz równania proste, w których zawierają się przekątne tego rombu. Zacznijmy od rysunku pomocniczego, czyli zaznaczymy na naszym wykresie współrzędne naszych punktów. Pierwszy punkt ma współrzędne minus 5, minus 3, czyli zaczynamy od 0. Najpierw przesuwamy się o 5 jednostek w lewo, następnie o 3 jednostki w dół. Mamy punkt A. Punkt B ma współrzędne 0, minus 3, czyli nie przesuwamy się ani w lewo, ani w prawo, tylko przesuwamy się w dół. Punkt C, 3, 1, czyli o 3 jednostki w prawo i jedną do góry. I nie znamy współrzędnych punktu D. Wiemy, że jest to rąb, więc mniej więcej gdzieś tutaj mamy współrzędne punktu D. Narysujmy ten rąb. Nasze zadanie polega na tym, aby wyznaczyć równania proste, w których zawarte są przekątne tego rąbu. Narysujmy więc te przekątne. Wiemy, że przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym. Ponieważ znamy współrzędne punktu A i C, łatwo możemy znaleźć równanie prostej AC, a prosta BD jest prostopadła do prostej AC, więc w warunku prostopadłości wyznaczymy sobie współczynnik kierunkowy prostej BD. Więc zaczniemy od wyznaczenia równania prostej, w której zawiera się bok AC. Zapiszmy postać kierunkową prostej i podstawimy współrzędne punktu A i współrzędne punktu C. Pierwsza współrzędna to jest x, druga to jest y. Tu również mamy x i y. Podstawmy najpierw do naszego równania współrzędne punktu A, czyli za y wstawiamy minus 3. Za x wstawiamy minus 5. To samo robimy ze współrzędnymi punktu C, czyli za y wstawiamy 1. Za x wstawiamy trójkę. W ten sposób otrzymaliśmy układ równy z dwiema niewiadomymi a i b. Obliczmy stąd a i b. Zamienię sobie jeszcze kolejność, czyli mamy minus 5a plus b. A tu mamy 3a plus b. Najłatwiej będzie wybrać tutaj metodę przeciwwspółczynników. Czyli jedno z równań mnożymy przez minus 1, dostaniemy 3, równa się 5a minus b. Drugie równanie przepisujemy bez zmian. Podkreślamy i dodajemy stronami. 3 plus 1, 4, 5a plus 3a to jest 8a i b nam się upraszcza. Więc dostaliśmy równanie z jedną niewiadomą a. Między ósemką a a jest mnożenie, czyli dzielimy obustronnie przez 8. 4 na 8 to nam daje 1 drugą. Mamy już policzone a. Wybierzmy teraz dowolne równanie i podstawmy pod a 1 drugą. Ja może wybiorę to równanie. Czyli mamy 1 równa się 3 razy za a wstawiamy 1 drugą. Plus b. Czyli mamy 1 równa się 3 drugie plus b. Aby obliczyć b, 3 drugie przeniesiemy na lewą stronę. Ja już wyciągnę całości, czyli mamy 1 i 1 druga. Czyli b to jest minus 1 druga. Więc równanie prostej ac przybiera taką postać. Y równa się za a stawiamy 1 drugą. A za b stawiamy minus 1 drugą. Aby wyznaczyć równanie prostej, w której zawarta jest przekątna bd, wykorzystamy warunek prostopadłości prostych. Wiemy, że prosta bd będzie prostopadła do prostej ac, wtedy gdy ich współczynniki kierunkowe spełniają następujący warunek, że a może oznaczę tą pierwszą jako 1 razy a2 równa się minus 1. A, powiedzmy 1, u nas wynosiło
jedna druga. Podstawmy więc do warunku prostopadłości prosty. Dostaniemy 1 druga razy A2, to jest minus 1. Chcemy obliczyć A2, więc pozbądźmy się 1 drugiej po lewej stronie. Między nimi jest mnożenie, więc będziemy dzielić przez 1 drugą. A dzielenie przez 1 drugą to jest mnożenie przez odwrotność, czyli mnożenie przez 2. Dostajemy A2, to jest minus 2. Wiemy już, że współczynnik kierunkowy prostej BD wynosi minus 2. Więc podstawmy go do równania prostej, czyli mamy minus 2x plus B. Teraz wystarczy już tylko obliczyć B. Wykorzystamy więc znajomość punktu, który należy do tej prostej BD. Znamy współrzędne punktu B. Określmy jako x i y. I podstawmy współrzędne tego punktu do naszego równania. Dostaniemy pod y wstawiamy minus 3, pod x wstawiamy 0, czyli dostajemy b równe minus 3. Zapiszmy jeszcze równanie prostej BD, to jest y minus 2x. Minus 3.